małego w Ostrowie, bardzo szanowany, był Wojciech Szawarski. To był mój pierwszy idol taki, zresztą nie tylko mój, bo w większości chłopaków w Ostrowie Wojciech Szawarski to był naprawdę zawodnik, którego w Ostrowie wszyscy podziwiali. Zresztą myślę, że do dzisiaj jest bardzo szanowanym zawodnikiem. Więc mimo, że gdzieś tam Wojtek na pewno lepiej wyszkolony technicznie, ale ta obrona, ta zawziętość i poświęcenie dla drużyny gdzieś tam jest podobne. Ja lubię bardzo, bardzo ciężko pracować. Nie lubię o tym mówić, bo zazwyczaj znam też dużo przypadków. Wiadomo teraz, jakie czasy są, że dużo ludzi wrzuca gdzieś w internet różne filmiki, opowiada co to się nie robi w wolnym czasie, a potem troszeczkę gdzieś tam, jak się zobaczy tą osobę na treningu, to wszystko weryfikuje. Mi to sprawia przyjemność. Każdy trening, każda przebiegnięta długość to jest dla mnie naprawdę radość, tym bardziej po tych problemach, które miałem z kolanami. Wtedy sobie zdałem sprawę, jak ważna jest koszykówka, jak ważny jest sport dla mnie. Nogi to są fundamenty, w moim przypadku szczególnie. Na pewno gdzieś tam już od jakiegoś młodszego, w młodszym wieku jak byłem, to jakaś szybkość była w tych nogach. Potem już, tak jak wspomniałem, operacje, po tej operacji dosyć dużo przykładałem się, żeby ta siła wróciła. I wróciła ze zdwojoną siłą. Myślę, że teraz te nogi są jeszcze mocniejsze i na pewno to mi pomaga na zbiórce, czy w obronie, czy w podjęciu do szybkiego ataku. Wiadomo, czasem troszeczkę szczęście jest, ta piłka sama wpadnie w ręce, jak się pójdzie na zbiórkę w ataku, powiedzmy, ale jest dużo takich zawodników, że gdzieś tam tą walecznością i sercem do gry robi bardzo dużo dobrych rzeczy, jak na przykład Bartek Liduszko, on też ma bardzo dużo zbiórek, w szczególności w ataku. Od początku przygody mojej z koszykówką to już jako właśnie rzucający obrońca. Na rozegraniu też niewiele jakoś specjalnie nie grałem, mimo że jeszcze w gimnazjum w wieku kadeta byłem dość niski, bo w ostatniej klasie gimnazjum dosyć szybko urosłem. Ale od początku byłem jako rzucający obrońca, gdzieś tam niski skrzydłowy, to na tej trójce to jedynie co ta siła mi troszeczkę pomaga i dosyć dobry zasięg ramion. Myślę, że tutaj nie mam problemu, żeby wybronić tych wyższych i silniejszych zawodników. Na pewno pamiętam dobrze i to często wspominam z moją narzeczoną Olą. Mecz rok temu w sezonie zasadniczym z Toruniem u nas. Był taki dosyć fajny, widowiskowy mecz i pamiętam, był taki moment, że nie wyszedłem w pierwszej połowie w ogóle na boisko i już miałem dosyć dziwne myśli, bo to był początek sezonu i nie miałem żadnej praktycznej pozycji takiej wypracowanej w drużynie i pamiętam, że po połowie właśnie trener Winnicki i trener Dukowicz powiedzieli, żebym się dobrze przygotował, bo wyjdę w drugiej połowie i mam dać to, co najlepsze, mam walczyć. Jest Zębski na boisku, od razu się przydał. 20 parę minut poza grą, prawda? W szatni po pierwszej połowie z myślą, że dzisiaj może nie zagram, a jaka obrona Mateusza Zębskiego. I pamiętam właśnie ten mecz, że wyszedłem i tam jakaś piłka wpadła na zbiórce w ataku, dobiłem. Potem jakiś jeszcze ważny rzut chyba był trafiony, jakaś dobra obrona i wtedy już miałem takie coś, że wiedziałem, że już pokazałem trenerowi Winnickiemu, że on może na mnie liczyć, że nieważne jaka jest sytuacja, że może mi zaufać. I to był właśnie taki moment, że gdzieś tam to wszystko się zaczęło, gdzieś tam to zaczęło nabierać tempa. Pamiętam treningi właśnie gdzie z trenerem Szabowskim, gdzieś tam były jakieś rzeczy na zaliczenie, żebym musiał kilka rzutów pod rząd ciężkich trafić. I nie udawało mi się, już widziałem, może nie po nim, sam po sobie czułem, że już chciałbym naprawdę skończyć, bo szkoda mi po prostu było, że trener musiał ze mną być tak długo na sali. A on mówił spokojnie, spokojnie Mateusz, chodź, kilka rzutów spod samego kosza na rozluźnienie. I potem rzeczywiście on przez ten spokój i przez ten powrót do podstaw, potem wpadały te rzuty, trafiałem. Rok temu to samo było. Trener Winnicki zawsze mi zwracał uwagę, że tylko uginał nogi, bo
twierdzi, że z prostych nóg rzucałem. W moim przypadku to też jest głowa, bo miałem taki okres, że byłem kompletnie zablokowany, bo właśnie po wyjeździe z Ostrowa byłem totalnie zablokowany na rzut. Nawet jak gdzieś tam kiedyś o mnie obrońcy ode mnie 2-3 metry stali, to starałem się i tak ich mijać i myślę, że tu był największy problem z tą głową. Więc teraz myślę, że ta decyzyjność przede wszystkim jest lepsza i ten rzut jeszcze przyjdzie. Czy zdąży jeszcze Zębski przez całe boisko? Co za rzut! Co za akcja, co za kwarta! Dla Enea Story Bydgoszcz, Mateusz Zębski na pewno w czasie. 3/4 boiska. Co tu się dzieje?